Cześć kochani, z tej strony ja w dzisiejszym odcinku zajmiemy się naprawą sprzętu pseudo hi-fi. Mikro hi-fi, to bardziej patrzcie na to mikro niż na to hi-fi. To LG, wiecie, to jest LG, to nie jest Technic, żadne cuda na kim. Tu już kochani przydałoby się powiedzieć stop i zapraszam was serdecznie na intro. Wybaczcie, nie zrobiłem przerywnika i teraz dopiero słyszałem, jaki miałem wtedy zmęczony głos. Ale udało się, powiem w skrócie. Jedziemy do intra. Mamy tutaj wieżę CD z 2013 roku, którą wypuściło LG. Problem jest z laserem, mianowicie czyta nam laser długość kawałków na płycie, lecz jak widzicie sam przerzuca kawałek po kawałku, ponieważ nie jest w stanie odczytać tych kawałków. Pokazuje czas nagrania, lecz nie jesteśmy w stanie ani jednego kawałka odtworzyć. Pokazuje nam czas 00, jest aktualnie płyta włożona nawet specjalnie... Włożyłem oryginalną. Jest właśnie ten problem. Właśnie z czytaniem płyty. Teraz ciekawe właśnie co powoduje ten problem. Bo raczej z kieszenią problemu nie ma, chociaż jest problem, był problem z wysuwaniem się kieszeni. Paski są nienasmarowane, to jest, przypominam, wieża z 13 roku, czyli kiedy mniej więcej, chyba mój tata ją kupił wtedy, kiedy byłem w 6 klasie podstawówki. A więc trochę lat już jest, bo skończyłem technikum. Więc chyba nie muszę mówić. No mianowicie po włożeniu płyty wieża się zachowuje w taki sposób. Czyta płytę, CD read, oczywiście zajmuje jej to troszeczkę więcej czasu. Próbuję mielić tą płytę w środku, słychać. Przełączyło się z 9 kawałka na 10. Nie umie pokazać czasu, ile trwa ten kawałek, ale pokazuje jego numer. Jak widzimy, czas jest 00. Próbujemy play pauzę, lecz nic się tak naprawdę nie dzieje. Po kliknięciu play kręci naszą płytą i zaraz przerzuci na kolejny kawałek. Więc no, problem adekwatnie jest. Jak widzicie, przerzucił na 11, tamtego nie był w stanie odtworzyć. Żadnego kawałka nie jest w stanie otworzyć, więc dzisiaj rozkręcimy sobie tą wieżę i przyjrzymy się mechanizmowi lasera. Tak naprawdę cudów tutaj nie zdziałamy. Oczywiście wyciągniemy przed zabiegiem naszą płytę. Teraz jakimś cudem otwiera, a wcześniej miał problem. Goodbye. Mam nadzieję, że nie forever. Jak nie wierzycie, kochani, tutaj mamy jeszcze datę na naklejce. January 2013. Wtedy jeszcze byłem... To już była końcówka. To już się powoli zbliżaliśmy do wakacji. 6 klasy podstawówki, tak, to już powoli były wakacje. Oczywiście January to nie jest rok, w którym to zostało kupione, raczej miesiąc, tylko to jest miesiąc, w którym wyszedł ten konkretny model z fabryki. Kupione to zostało jakoś chyba maj? Coś koło tego. Oczywiście mamy informację, że to urządzenie laserowe klasy pierwszej odziło, jest to napisane po polsku, co można wnioskować, że prawdopodobnie mógł być ten sprzęt w teorii składany w Polsce, z części oczywiście sprowadzanych z Chin. Aż tego, o tym mi jeszcze nic nie wiadomo, ale dobra, przejdźmy do rozbiórki, aby dokonać rozbiórki naszego pseudo mikro hi-fi sprzętu. Musimy wpierw pozbyć się trzech śrubek z obydwu stron, a w zasadzie z trzech stron, czyli w sumie łącznie 9 śrubek. Okej, po rozkręceniu naszych śrubek zaczynamy od ściągania bocznych naszych paneli, czyli takie proste wysunięcie o taki dystans i odchodzi. One utrzymują naszą górną ściankę. Konstrukcja jest dość prosta, tak samo ten panel do góry i odchodzi. Ok, i teraz mamy dostęp do naszej góry, lecz góra jest połączona z przednim panelem na śrubach. Nie próbujcie jej na siłę wyjmować, żeby tego do reszty nie połamać. A przypominam, że to jest sprzęt z prawie że 10 lat, dokładnie 9, więc
Radziłbym tutaj uważać. Tym bardziej, że mamy do czynienia z sprzętem laserowym klasy pierwszej, więc delikatnie. Pierwsze, kochani, żeby dokonać diagnozy, musimy usunąć naszą górną ściankę, aby zaobserwować, jak działa mechanizm lasera wraz z mechanizmem napędu. I żeby to zaobserwować, musimy usunąć te dwie śrubki z dwóch stron. Jedną z tej, drugą z tamtej. Naprawdę, kochani, nie siłujcie się z tą konstrukcją. Jeżeli już usunęliście po obydwu stronach te dwie śrubki, wtedy bez problemu, dopiero wtedy bez problemu możecie ściągnąć górny panel właśnie w taki sposób, jak teraz. I mamy pełen dostęp do naszej kieszeni, na naszą płytę CD. I teraz tak, będzie nam potrzebna jakaś przykładowa płyta, zobaczymy, jak się będzie tak naprawdę wszystko zachowywać, czy się płyta będzie ślizgać, co się będzie działo. Macie okazję zobaczyć mniej więcej, jak taki mechanizm działa. Okej, kochani, więc pora wysunąć naszą płytę i spróbujmy włożyć. Zacznijmy od compact disku i to taki dość oryginał, także nie jest to jakiś CDR ze sklepu, jakiś verbatim za złoty 50, tylko to jest autentyczna, oryginalna płyta. I zobaczmy, co się dzieje. CD read. Jak słyszymy i widzimy, ten silniczek nie powinien tak pracować. Pracuje za wolno. Trzeba będzie go chyba po prostu nasmarować, z tego co widzę. O ile się nie mylę i moja początkowa diagnoza jest poprawna. Spróbujmy zrobić pauzę. 11 utwór. Zapamiętał chyba. Pracuje nierównomiernie. Silnik pracuje nierównomiernie, aż nagle się zatrzymał. Słyszycie? Nie powinno być takiego pisknięcia. Chyba musimy silniczek nasmarować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to, co się tutaj dzieje, nie powinno tak się dziać. Zatrzymał się. 13 utwór. Oby to nie był laser. Oby to nie był laser. Nie, to chyba nie jest laser. Bo ten silniczek nie powinien tak pracować, jak pracuje. Spróbujemy go rozebrać tą kieszeń i go nasmarować. Może uda nam się coś zrobić. Módlmy się, żeby to nie był laser. Bo to jest tak naprawdę jeden z najdroższych komponentów tego całego setu. Ta cała kieszeń wraz z laserem. Takie całe sety się tak naprawdę kupowało kiedyś do CD, jak się wymieniało. Dobra, kochani, pierwsze chyba od czego zaczniemy będzie przesunięcie naszego wózeczka z laserem i przede wszystkim przeczyszczenia lasera. Kryje się on tutaj, uważajcie na optykę. Można go przesunąć w taki sposób. I to jest oto nasz laser, jak dobrze widzimy. A nawet jeszcze lepiej, tak on właśnie wygląda. No i na zaczysty nie wygląda. Aczkolwiek wiadomo, to jest optyka. I tak. Tu mnie przyda dodatkowe oświetlenie. Tak jest. Ostrość pewnie nie jest idealna na tym szerokim kącie, ale okej. Okay. Spróbuję go przyczyścić, tylko jak widzicie, on jest... To jest tak naprawdę najdelikatniejszy element całej naszej wieży. I co ciekawe, laser wieży od LG, jak dobrze widzicie, jest od Samsunga. To ci dopiero. Czyżby Samsung z LG miało współpracę i LG później upadło? W zasadzie LG upadło tylko i wyłącznie pod względem rynku urządzeń mobilnych typu smartfony, bo już tutaj niestety no nie ma co tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Tej kwestii zakończyło się tak naprawdę na najbardziej przełomowym telefonie LG, tym LG Wing z tym wyginanym skrzydełkiem, i na tym się tak naprawdę zakończyła cała sprawa, jeżeli chodzi o telefony LG, i więcej tu już nic nie ma. Coś ciekawego do powiedzenia. G5 miałem ostatni mój telefon LG. I tutaj, kochani, będziemy musieli zrobić nowy pasek, ponieważ to jest nasz obecny pasek i on po prostu stwardniał. Dlatego właśnie jest problem z wysuwaniem napędu. I nam silnik tutaj teraz daje znać, że się coś dzieje. Ale nasz pasek jest tak naprawdę, to już nie jest taka miękka guma, jest prawie że twardy i zaraz zacznie się kruszyć. Więc przede wszystkim musimy wymienić nasz pasek napędowy.
To jest nasza główna rzecz, którą musimy zrobić. Tutaj troszeczkę wazelinką niepotrzebnie zaszalałem, ponieważ wazelina na tak twardy pasek to jest jak pachta na byka w tym wypadku. I nic, a nic kompletnie nie pomaga, wręcz przeciwnie. No zaraz skombinuję jakąś gumkę, recepturkę, która ma swoje właściwości. Oczywiście, kochani, robimy to czysto amatorsko. To nie jest profesjonalna naprawa. Ze względu na to, że prawdopodobnie też nie macie oryginału takiego oto paska klinowego, dlatego szukajcie alternatyw. I w tym wypadku alternatywą naszą są gumki recepturki. To jest ciutkie większe, ma trochę większe napięcie, dlatego, żeby było coś kompatybilne do tego, znalazłem taką ciutkę mniejszą. Żaden problem, jest to gumka recepturka, więc zawsze może się naciągnąć. A ze względu na to, że napięcie jest takie małe, będzie większy ścisk. I to na plus. Dobra. Chyba łatwiej, kochani, będzie nam się pracować z wymianą paska, jak wyciągniemy całkowicie naszą kasetkę od napędu. Więc jak dobrze widzimy, tutaj są takie dwa haczyki po bokach. Je rozsuwamy dwiema rękami i nasz napęd bez problemu wychodzi w tym momencie. I mamy w taki sposób łatwy dostęp do naszego paska. Tylko właśnie w całości pytanie, czy wyjdzie w całości. To jest dobre pytanie. Nie powinno tu być problemu. Tylko patrzymy jeszcze na tą konstrukcję, jak to jest zbudowane. Robię to czysto amatorsko i robię to pierwszy raz. A więc proszę naprawdę, bez negatywnego nastawienia do mnie, jakbym to robił, nie wiem, 10 raz i to miał to robić na co dzień. Ta wieża i tak już swoje ma. I nie jest to jakiś sprzęt high-end, jakby się mogło wydawać, a wręcz przeciwnie, jest to budżetowy high-end, czyli taki pseudo. Dostęp jest bardzo utrudniony tutaj i ciężko by chyba będzie wyjąć. Czekajcie, najpierw patrzymy, co tutaj haczy przede wszystkim, żeby nic nie połamać i może uda nam się ją wyciągnąć. Tylko z tego, co widzę, tutaj jest plastik, to przechodzi tak, o, i voila. Wyjęliśmy ją, żeby nie było problemu z złożeniem, bo z tym mi się wydaje, że będzie najwięcej problemu. Więc tak, spróbujmy ją wyjąć, ale jednak nie do końca, żeby mieć po prostu dostęp do tego koła zamachowego, żeby móc nasz pasek, o, nasz pasek po prostu tutaj przeprowadzić do właśnie wyciągania naszego napędu. Dobra, nasz pseudopasek, czyli naszą gumkę recepturkę oczywiście. Prowadzimy ją tutaj. Na nasze koło zamachowe. Okej, chyba się udało. Tak, na całym kółku jest nawet. Więc teraz trzeba to jakoś naprowadzić. Więc bierzemy coś typu śrubokręt teraz. Szukamy końcówki. I musimy napiąć nasz pasek teraz na kółko napędowe. Na nasze koło napędowe, które właśnie jest naszym silniczkiem głównym. Tak, teraz musimy znaleźć końcówkę jego. O, okej. I teraz naciągamy nasz pasek na nasze kółko. I voila, wszystko ładnie współpracuje, jak dobrze widzicie. A teraz jeszcze lepiej. Teraz wszystko ładnie współpracuje, a więc sprawę wyciągania naszego napędu mamy załatwioną. Także już zrobiliśmy coś, wymieniliśmy pasek na nasz taki tani zamiennik, czyli gumeczkę, recepturkę, dobra. Dobra, kochani, czas wsunąć naszą stację, a tak w zasadzie naszą kieszeń, tak naprawdę. To jest chyba najbardziej adekwatna nazwa. Dobra, patrzymy, czy weszły zatrzaski. Chyba weszły. Teraz muszę zobaczyć właśnie, gdzie problem leży, a problem leży chyba, jeżeli chodzi o ten ogranicznik. Bo jest tutaj taki ogranicznik, który przeszkadza temu. Dobra, czekajcie chwilę, muszę pomyśleć. I tu, kochani, mamy problem mechaniczny, ponieważ nasza kieszeń jest dostosowana do wysuwania i mechanizm jest przyzwyczajony do wysuwania. A do wsuwania, jak widzicie, podnosi się cała płyta z napędem i blokuje nam możliwość wsunięcia.
To jest nasz problem. Dobra, kochani, oczywiście jak to ja znam się na mechanice jak mało kto i już odkryłem, jak to działa. Jeżeli chcecie wsunąć napęd, tutaj jest pasek, pasek, znaczy może źle się wyrażam. Tu jest mechanizm, który odpowiada za otwieranie i zamykanie naszej kieszeni. Jest on oparty, jak dobrze widzicie, o ten plastik i musicie właśnie ten kawałeczek plastiku, aby włożyć napęd, po prostu przytrzymać. Tak, mówiąc w skrócie, musicie go po prostu przytrzymać i nasz napęd, jak dobrze widzicie, już się normalnie zamyka. Zobaczymy, czy jakakolwiek płyta na nim przejdzie. Spróbujmy cokolwiek odpalić. Przy okazji, kochani, co nam się przyda tutaj? Oczywiście pudełeczko wazeliny białej. I owszem, przyda ona nam się, ale do nasmarowania ośki, po której się laser porusza. To możemy jeszcze zrobić, oczywiście nie za dużo, nie przesadnie, ale możemy nasz laser lepiej uaktywnić, bo ten smar tutaj już tyle lat na pewno zasechł. I możemy spróbować ruszyć laserkiem w tą. Oczywiście nadmiar trzeba będzie zabrać. I teraz dosmarować oczko, jeszcze przydałoby się od tamtej strony, od dołu, ale myślę, że to się rozsmaruje w trakcie, kiedy będzie się ten wózek z laserem ruszać po tej naszej ośce. Dobra. Podstawy mechaniki mi się bardzo przydadzą. Chociaż wiadomo, mechanika w samochodzie, a mechanika tutaj to dwie różne mechaniki, ale tam też również się może przydać. I nigdy nie patrzcie na laser, ponieważ nawet jeżeli widzicie taki mały świecący punkcik na czerwono, to jest wiązka ultrafioletowa. I jakbym wam pokazał aparatem, jak bez kieszeni ten laser daje po oczach taką fioletową barwą, której nie widać gołym okiem, no to oczy mogą tutaj naprawdę ucierpieć. Dobra. Okej. Laser zostawiamy w tej pozycji, wkładamy naszą płytkę i zobaczymy. Okej, mechanizm lasera się z wózkiem przed chwilą przesunął. Zobaczmy, jak będzie z kręceniem płyty. CD Read póki co za wolno się kręci, moim zdaniem. I słyszycie? Słyszę dźwięki, jakby się pasek klinowy gdzieś tam ślizgał. No może nie do końca klinowy, bo to jest w końcu wieża, a nie kombajn, ani ciągnik. Prędzej kombajn, ale dobra. Przynajmniej już pierwsze co rozwiązaliśmy problem z wysuwaniem się. Opcjonalnie naoliwiliśmy ośkę od poruszenia się naszego lasera, ale odczyt płyty trwa zdecydowanie za długo. Musimy zrobić porządek z naszym silnikiem od naszego kręcenia się płytą, czyli musimy wymontować naszą kieszeń, czy chcemy, czy nie. Spodziewałem się krótkiej naprawy, wy pewnie też, ale jednak musimy się dostać aż pod nasz silnik, który jest niestety z drugiej strony, a więc musimy wyciągnąć nasz cały napęd. I prawdopodobnie tą kieszeń jeszcze raz będziemy musieli wyciągać i wsadzać, a więc będzie kupa zabawy. Więc świetnie. Dobra, pierwsze od czego tak naprawdę musimy zacząć, to chyba właśnie wyciągnięcie z powrotem naszej kieszeni, a więc powtórka z rozrywki. Teraz oczywiście tego nie zrobimy. Musimy naszą kieszeń wysunąć na zasilaczu najlepiej. Tak wam nie radzę, żeby nic nie połamać, ponieważ te plastiki już troszeczkę lat mają. I tutaj wszystko tak naprawdę skrzypi, więc radziłbym na to uważać. Oczywiście, kochani, mówię o średniej jakości wieży z 2012, czy tam raczej 2013 roku. Nie wspominając nic, jeżeli byście w swoje ręce chcieli wkładać do 20-letniego Technicsa. Powodzenia. Okej, kieszonkę mamy już wyjętą. Pamiętajcie, jeżeli będzie wam haczyć po prawej stronie, to przez to w
właśnie wzniesienie. Sobie wzniesienie, tak, sorry, będę mówić trochę językiem drogowym, bo jak widzicie, to tutaj na ścianie nie kłamie, co tak naprawdę w tym momencie robię i czym się zajmuję. Właśnie teraz, kochani, ta część mechanizmu, o której mówiłem, zamykanie i otwieranie tej kieszeni, i musimy ją przytrzymać podczas wsuwania naszej kasetki z powrotem, bo jak widzicie, w momencie, kiedy nasza kieszeń się wsuwa, podnosi się część napędowa z silnikiem. W tym wypadku musimy tą część przytrzymać w tej pozycji dokładnie, wsuwając jednocześnie naszą kieszeń, aby część napędowa uniemożliwiała nam wsadzanie kieszeni. Pamiętajmy o tym. Cztery śrubki praktycznie wykręciliśmy już nasz mechanizm. Dobrze wysunęliśmy najpierw naszą właśnie przednią kieszeń, ponieważ ona by tutaj blokowała strasznie, właśnie przez swoją budowę zahaczałaby tutaj swoimi krawędziami i uniemożliwiła nam całkowicie wyjęcie tego napędu. Dobra, delikatnie, bo są tu taśmy od lasera oczywiście i nasze zasilanie silników. Druga strona, tu jest nasza głowica z laserem, która powinna być na końcu. Ją cofamy, żeby mieć tutaj bezpieczny dostęp do naszego silnika, i to jest nasz silniczek. I on tu chyba ma problem. Możemy go podmienić na przykład z tym silnikiem, jeżeli to by była rzeczywiście kwestia silnika. A tak mi się wydaje, że jest. Chociaż zobaczymy, bo jestem sam ciekaw tak naprawdę, czego to jest kwestia. Jeżeli to jest kwestia silnika, to możemy zrobić szybką podmiankę z tym, bo jak widzimy, to są praktycznie identyczne silniki, ale mniej więcej wyglądają tak samo, moce prawdopodobnie też mają takie same lub podobne. Dobra, kochani, wiecie co? Zróbmy tutaj najpierw. O, tak jest dobrze, a tak jeszcze lepiej. Przede wszystkim smarowanie tej części od wewnątrz, czyli co tu nam się przyda, trochę wazeliny białej. Dobra. I zróbmy małe smarowanko, które będzie polegało na podważeniu tej części. I tutaj od właśnie tej dolnej strony nasmarowaniem dookoła całości, aby był tutaj jakikolwiek poślizg. Ponieważ nie ma tutaj żadnego poślizgu i ten plastik z czasem będzie się wycierać podczas pracy. Dobra. Pokręcił nim trochę. Okej. Okay. Kwestia silniczka, mamy tutaj trzeci jeszcze silnik, tak by the way, on ma już akurat swoje seryjne oznaczenie i tego wolałbym się nie tykać, chociaż prawdopodobnie wiadomo, to są te same, to są podobne silniki, ale nie wiadomo, który jest krokowy, który nie jest krokowy, ale raczej wszystkie są tak naprawdę jednakowe, przeznaczone tam na napięcie 5V, z jakim napięciem są prawdopodobnie sterowane. Kieszeń jest z firmy, a raczej marki, jeśli można tak to nazwać, ASA. Także to nie jest wszystko od LG robione. Nawet jest ASA Tech tutaj adres naszej kieszeni, jak dobrze widzimy. A raczej adres firmy, która wyprodukowała naszą kieszeń na dyski CD. Odkręciliśmy już wszystkie śrubki, które pełniły rolę amortyzacji naszego zawieszenia to samo. Dobra. W każdym razie wyjmujemy teraz nasz napęd. Teraz będzie mi się gadka techniczna mieszać z gadką samochodową. Oj, tylko na to czekałem. Dobra. Taśma. A niech to. Chyba będziemy musieli za chwilę odłączyć taśmę od naszego lasera. Od naszego lasera, który jest tutaj. Akurat w tym wypadku odłączenie polega tylko i wyłącznie na wysunięciu taśmy. Nie ma dodatkowego mocowania. I możemy ją w taki sposób wyciągnąć. Ona tutaj jest przełożona w taki sposób i po prostu ją wyciągamy tak ciągnąc, bo jest tu przełożona. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tak. O, teraz lepiej. Tutaj, jak widzicie, jest przeciągnięta w taki sposób. Zapamiętajcie dobrze. I voilà. Czekajcie, chyba wyjmujemy cały wózek z laserem. Tak naprawdę. Tu jest jeszcze druga taśma, więc dobra. Na czym to się jeszcze trzyma? A, tutaj. Dobra. Tu jest ostatnie miejsce, na czym to się trzyma. Na tej ośce.
Żbelce. Nie, słuchajcie, to jest belka i to po prostu się przesuwa, ten, to zwykły kawałeczek plastiku, który po prostu się przesuwa w taki sposób i możemy, i mamy już swobodny dostęp, dobra. Tą taśmę tutaj zostawię jednak, żebyśmy zapamiętali, w jaki sposób była przełożona. Mniej więcej tak to wyglądało, żeby się szybko nie starła, to jest właśnie tak zrobione. I możemy nasz mechanizm spokojnie sobie wyciągnąć na wierzch z naszym laserem, voila. Dobra, tu teraz szukamy naszego silnika odpowiedzialnego za kręcenie naszym dyskiem. I jest on tutaj. Chyba nawet gdzieś mam taki zastępczy. No to może być rzeczywiście problem na oliwienia samego silnika. No i mam taką nadzieję, jestem bardzo optymistyczny. I oby to było to. Tak. Jak niektórzy widzą, w jakich ja tutaj teraz pracuję w warunkach, to może wydawać się dość ciekawe. Laserek oczywiście na bok, żeby nie było tutaj żadnych problemów, chociaż on prawdopodobnie może być źródłem całych tych problemów. Sami widzicie, że ta płyta za wolno się kręciła. Okej. Okay. No ale spróbujmy go tutaj od boku nasmarować i wjechać z wazeliną. Dobra, tylko muszę trochę ściągnąć z tego wacika i zmienić jego rozmiar. Żeby był taki płaski i się tutaj wcisnął. O, wciągnęliśmy z niego watkę. Teraz go spłaszczyliśmy, choć najlepiej byłoby tutaj wbić wykałaczką. Ale dobra. No i tak myślę. Oczywiście uważajmy na optykę naszego lasera. Pamiętajcie, wacik ma dwa końce i lepiej czasami jednak go zagiąć, niż drugi koniec miałby wylądować na optyce. I dobra. Pokręćmy nim trochę. Tutaj wacik jest do końca. Dotyka naszej całej ośki. Poślizg jest, w sumie całą ośkę nasmarować, najlepiej od spodu, żeby ten poślizg był jeszcze lepszy. Wazelinki nigdy dość, oczywiście w tym wypadku. W przenośni w życiu. Okej, okay. Tak. Teraz się kręci płynniej. Dobra. Teraz jak dobrze widzicie, płynnie się kręci. Dobra. A więc ciebie wkładamy na miejsce. Skręcamy i okej. I pamiętajcie, przy skręcaniu jakiejkolwiek kieszeni CD zawsze ją schowajcie. Nigdy nie skręcajcie jej, kiedy jest tak otwarta pod kątem. Musi być na płasko, ponieważ może być wtedy bardzo duży problem przy wkręcaniu się śrubek z przodu mechanizmu. Pamiętajcie o tym. Podłączamy z powrotem nasz laser, zwracamy uwagę, ile wyciągnęliśmy naszej tasiemki z tej strony, żeby starczyło na całą długość, na jakiej porusza się nasz wózek. Tak. O! Zębatka nagle zaczęła skrzypić, pewnie dlatego tak, bo jesteśmy... Bo nasz wózek po prostu, nasz cały napęd nie jest zamontowany i posadziłem go akurat na blaszce i o nią zahacza, dobra. Ale musimy być pewni, że nasza taśma pewnie się porusza po całej długości i jest jej wystarczająca ilość wyciągnięta. Żeby nie było żadnych problemów później z przetarciami tej taśmy właśnie. Dobra. To zrobione. Powstało nam co? Wsadzić nasz napęd, po prostu. Dobra. Wkręcanie, kochani, tego napędu to nic szczególnego tak naprawdę. Wchodzi on tutaj w prowadnicę przedniego panelu. Taką plastikową. Musicie wycentrować miejsca, gdzie są osadzone miejsca na gwinty tak naprawdę. Przykręcić cztery śrubki krzyżakowe, to co ja robię teraz i... Tak naprawdę voila, cały napęd macie wkręcony. Ja tutaj jeszcze sobie odpiąłem zasilanie, pamiętajcie, żeby później je wpiąć z powrotem do naszego napędu. Tak. I dobra. W ogóle, kochani, pamiętacie, jak to koło ciężko chodziło? Spójrzcie teraz, jak lekko chodzi. Widzicie to? No może teraz nie widzicie, teraz widzicie. Tak to się od początku powinno kręcić.
i moim zdaniem teraz powinien być na spokojnie odczyt. Po prostu zabrakło chyba trochę smaru. I co nieco się wytarło, to przetarło tego plastiku, no bo wszystko wazeliną owaliłem tak naprawdę w tym momencie i powinno to po prostu działać. Zaraz przetestujemy. Teraz, kochani, znów czeka nas najbardziej upierdliwa rzecz, czyli wsuwanie kieszeni naszego napędu. Wiele z was będzie miało z tym problem, jeżeli w ogóle będzie się ktoś z was brał za taką naprawę, więc już wam pokazuję. Tu jest, kochani, nasza kieszeń od spodu. Jak widzicie, tutaj macie ząbki dla naszej prowadnicy. I teraz tak. Jak ją włożyć? Oczywiście, naszą przestrzenią na dysk do góry, bo nie odwrotnie. I tutaj podczas wkładania właśnie zwracajcie na to uwagę, że ten plastik jest wyżej od innych. I jego czasami musicie troszeczkę przygiąć. Akurat to jest ten typ plastiku, który nie łatwi się wcale aż tak łatwo. Więc można z nim powalczyć, dobra? W tym momencie. Tu. Zaczynamy właśnie wkładanie. Tutaj. Okej. I jak dobrze widzimy, spójrzcie. O, już nasz napęd tutaj się zaczyna pojawiać. Pamiętajcie, że musi wejść w te wyznaczone miejsca, w których musi się znaleźć, w te całe rowki, które wam przed chwilą na dole pokazywałem. Czyli w to wejdzie, to już jesteście... To już macie to z głowy, tylko musi wejść i prawa, i lewa strona, i to jest tak naprawdę jeden z najbardziej upierdliwych momentów. Musicie to wycentrować, a ciężko to wyczuć, naprawdę ciężko. Okej, ta strona już nam weszła. Akurat u nas prawa strona jest trudniejsza ze względu właśnie na to wzniesienie po prawej stronie. I lewa też już weszła. Nie przejmujcie się tym dźwiękiem i teraz właśnie będzie problem z wkładaniem do końca naszej kieszeni. Spokojnie. I teraz... Teraz powinniśmy właśnie ruszyć się w prawą stronę. O! Jesteśmy w tym momencie. Dobrze. I teraz przesuwamy ten plastik w prawą stronę na maksa. O tak. Tutaj spokojnie, tutaj akurat nie możemy nic zepsuć. O! I o to chodziło. Na pełnym luzie, trzymając całe siły przy lewej stronie ten pasek, napęd nam wszedł. I jest luz w tym momencie. Uff, dobra. Jeżeli to, kochani, opanujecie, nie będziecie mieli z tym już problemu, ale ja już, jak widzicie, to opanowałem. Napęd bez problemu wysuwa się i wsuwa. Do końca. I od końca. Okej. Trzeba umieć myśleć mechanicznie, że tak powiedzmy. Dobra, napęd, jak dobrze widzicie, ja już pracuję. I to jest właśnie ta wiązka ultrafioletowa, którą wy teraz widzieliście przed chwilą. O której mówiłem wam. Nigdy na to nie patrzcie przez wprost oczami waszymi. Na pewno nie z odległości bliższej jak 1 metr. Dobra. No to co? Próbujemy z płytką. Teraz, tak naprawdę, więc tak, otwieramy nasz napęd, wkładamy naszą płytę, oczywiście upewniamy się, że jest czysta, chociaż jeżeli jest dobrze jeszcze ten laser działa, to nawet z taką mniejszą ryską bez problemu będzie działać. Dobra, i zobaczmy. CD read. Kochani, sukces, zrobiliśmy to, jest odtwarzanie! Leci normalnie czas, pierwszy utwór działa! Przetarłem jeszcze na koniec troszeczkę laser i voila! Mówiłem, że silnik za wolno chodzi i się nie myliłem. I prawdopodobnie powinno być nawet jakieś tam audio. Czas normalnie leci, utwory normalnie lecą, nic nie przelatuje. Działa! Poszło się bez wymiany lasera, jak i całego napędu. Nice! Zaraz podłączę głośnik testowy, który dzisiaj paliłem. No, skołuję inny i zobaczymy, czy słychać, ale dźwięk raczej jest.
O, i mamy 15 kawałków, które łącznie zajmują 74 godziny i 33 minuty. Wszystko nam pokazuje pięknie. Zrobiliśmy to, kochani. Teraz pora go chyba tylko złożyć i to w sumie tyle. Oczywiście, kochani, nie za głośno, ponieważ to są oryginalne nagrania i są na to prawa autorskie, ale... Słychać, słychać. Kręci się, odtwarza. Działa! No i w taki sposób, kochani, naprawiliśmy tak naprawdę DVD bez konieczności wymiany napędu. Już mówię to pewnie drugi raz, wybaczcie, ze zmęczenia, ale udało się. Naprawiliśmy mojego taty w zasadzie DVD z 2013 roku. Hurra! Składanie, nie wiem, czy jest wam sens pokazywać. W każdym razie najpierw górna płyta, od tego zaczynamy. Po górnej płycie nakładamy te boczne i wszystko skręcamy z powrotem tak, jak było, naszymi śrubami krzyżakowymi, których jest 9. Właśnie tak, wszystkie śrubeczki na miejscach. I zmierzmy sobie, kochani, jak szybko nastąpi odczyt naszej płyty. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 sekund odczytało nam naszą płytę, wszystkie utwory. Jak widzimy, czwarty utwór, nic się nam nie zeruje, nie przewija do kolejnego utworu. Nasz czas leci, czyli nasz utwór się odtwarza w tym momencie. I wszystko działa świetnie. Tylko ten master już troszeczkę ma przejechane i czytacz płyty bez problemu, lecz jednak płyta musi być już troszeczkę czyściejsza. Bardziej jest wymagający właśnie ze względu na te lata eksploatacji, bo to 13 rok. W końcu sprzęcik, a nie jest to żaden high-end, dlatego dość szybko, po prostu szybciej czas eksploatacji, szybciej się po prostu eksploatuje takie urządzenie, bo jest to niższa klasa i po prostu gorsze materiały są użyte do produkcji tego, dlatego taki tam technik, przykładowo, który 30 lat wytrzyma te paski, to wszystko i będzie grać, a tutaj jak widzimy w takim średniopółkowej wieży LG za mniej niż 500 zł już... Po 10 latach takie problemy się pojawiają, jak właśnie na przykład problem ze smarowaniem. I to już wszystko po prostu właśnie tak po prostu przestaje z czasem działać. Trzeba to właśnie nasmarować, zmienić pasek, który sztywnieje z czasem. Też w innych urządzeniach, w innych tych magnetofonach, gramofonach, wieże hi-fi, co są paski nawet na te kasety, to tam z kolei się pojawia zjawisko, że te paski się z czasem rozpłynniają, po prostu stają się cieczą, ciekłe, a tutaj staje się twardy jak kamień i po prostu z czasem by się pewnie wykruszył. A na tej gumce recepturce, która tam naciągnięcia nie ma wcale aż tak dużo, to jednak troszeczkę sobie podziała. Dobra, i to było, kochani, ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Trochę taki chaotyczny może, ale tak postarałem się, żeby było mniej więcej wszystko, co musi być, jeżeli chodzi o naprawę właśnie jakiejkolwiek wieży CD, głównie chodzi już o sam napęd tam. Nic nie lutowaliśmy ani tego, bo po prostu problem był typowo mechaniczny i naprawdę tak... Nawet jeżeli nie wiecie, jak coś działa mechanicznie, najpierw przyjrzyjcie się temu, jak to działa, jak działa mechanizm wysuwania napędu, a dopiero później działajcie siłowo. Bo jeżeli to byłby starszy mechanizm, starsza kieszeń, to prawdopodobnie te plastiki by się połamały, ale że 10 lat to ma, no to wcale jeszcze nie jest to aż takie stare i te plastiki jeszcze jako tako mają swoje właściwości, nie są aż tak kruche. Dobra. I to było, kochani, ode mnie na tyle. Jeżeli odcinek wam się dzisiejszy podobał, a na pewno się podobał, bo dawno czegoś takiego większego nie było, jakiejś większej naprawy, zostawcie tą łapkę w górę, bo naprawdę bardzo to doceniam i po prostu motywuje mnie to, żeby nagrywać dalsze filmy. I jeszcze dalej rozwijać kanał. A no, z czasem nawet mogą się pojawić bardzo ciekawe rzeczy u mnie na kanale. Już nie będziemy naprawiać takich rzeczy mini mechanicznych, jak na przykład w takich wieżach, tylko może nawet z czasem weźmiemy się, poważnie mówię, za mechanikę samochodową. Bo jak wiecie, robię prawko i chciałbym umieć sam sobie naprawić auto, a nie zjeżdżać na garaże. I pewnie będą jeszcze z tego filmiki tam, nie wiem, wymiana wtrysków czy czegoś. Tylko wiadomo, muszę się tego nauczyć. Ale to z czasem, zresztą sami widzicie, że takich rzeczy małych, mechanicznych,
szybko się uczę, to tam nauczę się budowy samochodu i z czasem będę wiedział, jak to wszystko działa, zawory w silniku i tak dalej. Teraz to są początki, ale z czasem, kto wie. Dobra, w każdym razie, kochani, do zobaczenia póki co do kolejnego odcinka i dzisiaj to było ode mnie na tyle. Już mówiłem tą kwestię, wiem, ale po prostu powtarzam ze zmęczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, kochani, cześć!